Dobry. No dziś gadżet. Nie będę go robił w mojej super serii na szybko, gdyż chyba wymaga poświęcenia nieco większej ilości czasu. Popsuł mi się jakiś czas temu pirometr, oczywiście taki super chiński pirometr za 70 zł, no i przyszedł czas na upgrade, który to widzicie. Kamerka termowizyjna chodziła mi już jakiś czas, jakiś dłuższy czas po głowie, z uwagi, że będę sobie robił ogrzewanie podłogowe, tak więc przyda mi się to urządzenie, nie powiem, przy robieniu tego centralnego ogrzewania. Zastosowań w elektronice oczywiście jest mnóstwo, jak nie tylko w elektronice, jak i w audytach termicznych obiektów, domów, różnych innych tego typu zabawach. Jeśli chodzi o tą kamerkę Boscha, jest to narzędzie z serii profesjonalnej Boscha, tak zwane niebieskie. Jeśli chodzi o wyposażenie, bodajże można ją kupić w co najmniej dwóch wersjach, w tej plastikowej walizie, którą tu widzicie, jak i w takiej szmacianej. Szczerze nie wiem, jaka jest różnica w zestawie startowym, być może w tej szmacianej jest drugi akumulator, szczerze nie wiem. Ja mam jeden. W tasie widać więcej slotów, można wsadzić 3 akumulatory plus jeden mieć dodatkowo, czyli łącznie 4, a czy jeden wsadzony w kamerkę, czyli razem 4. Jeśli miałbym coś doradzać, to ja ostatnio bawiłem się tą kamerką może ze 2, może 3 godziny i taki akumulator w zupełności wystarcza, tak więc jeśli nie planujecie pracy ciągłej tą kamerą powyżej paru godzin, to szczerze nie inwestowałbym w drugi akumulator, bo to chyba szkoda pieniędzy. Ten jeden jest całkowicie wystarczający i myślę, że pokryje wasze zapotrzebowanie energetyczne na większość czynności, którą będziecie wykonywać tą kamerą. No jak widzicie, waliza jest dość fajna. Zdecydowałem się na walizę, jako że bardziej wolę sztywne walizy niż jakieś plastikowe szmaciaki, czyli szmaciane szmaciaki, worki szmaciane itp. itd. Tam wyglądałbym jak kosmetyczka. Plastik jak najbardziej sprawdza, bardziej chroni to urządzenie i wydaje mi się bardziej praktyczny. No w środek, tak jak widzicie, ładnie wytłoczony styropianik, naprawdę ładnie jest zrobiony. Dużo miejsca na dodatkowe akcesoria, ładowarka. Pod spodem jest reszta pierdół, jakieś tutaj może mi się uda, reklamy, jakieś tam instrukcje, inne pierdolety. Bardzo fajnie to zrobili, że to nie leży jak zazwyczaj w narzędziach rzucone na górę, potem szlak cię trafia, wyrzucasz to, leży sobie to pod spodem. Czy tego użyjesz? No pewnie jak każdy Polak nie. Pierw używa, potem potem czyta instrukcję. Jeśli chodzi o wykonanie samego urządzenia, no to nie ma się tu co doczepić. Bardzo dobrze i pewnie leży w dłoni. Bardzo wygodne narzędzie. Fajnie ogumowana cała budowa, że można to kłaść bezpośrednio w ten sposób. Można kłaść w ten sposób. Jest to guma wokół wyświetlacza, która wam ochroni ten wyświetlacz. Oczywiście klapka na czujnik oraz obiektyw kamerki, gdyż no to urządzenie posiada i oczywiście kamerkę plus czujnik do miksowania obrazu rzeczywistego z termogramami. Można to podłączyć za pomocą USB do komputera. Ma Wi-Fi, wystawia tak zwanego hotspota. Możecie się podłączyć swoim ulubionym telefonem z aplikacją Boscha i zgrywać zdjęcia sobie z tej kamerki na telefon, nakładać etykiety, termogramy i inne rzeczy związane z obróbką zdjęcia. Można na przykład nałożyć zdjęcie rzeczywiste plus na to na przykład przy jakichś tam procentach transparentności zdjęcie termo. Tak więc fajna sprawa, jeśli na przykład robić jakieś audyty energetyczne domów, to można takie raporty bezpośrednio pogonić w tej aplikacji, jak i oczywiście można stosować aplikację na komputer, która zapewne będzie wygodniejsza w użyciu niż telefon. Bateryjka w standardzie Boscha 12V, oczywiście można dokupić inne. Ładowarka jest, tak więc nie ma problemu, nie trzeba iść w koszty, wszystko macie zbandlowane w całej tej walizce, włącznie z tym urządzeniem. Sprzęt, oczywiście, że pasuje się w serii profesjonalnej, no to tak do
ścisłego topu, bo profesjonalny kamień termowizyjny to raczej dzieli go przepaść, bo takie topowe fliry, gdzie fliry z marką, która się od lat specjalizuje w kamerkach termowizyjnych, no to trzeba wyłożyć ze 3 dychy 20, między 30 tysięcy, dlatego naprawdę top masakryczną kamerę. W zależności oczywiście od potrzeb, mnie taka całkowicie wystarcza, taki Bosch. Nie mam jakichś większych wymagań. Koszt tej kamery to około 3-3,5 tysiąca, w zależności czy macie jakąś promocję, program benefitowy w jakimś sklepie i zależy gdzie znajdziecie jakieś źródło. Najbliższym jej konkurentem, szczerze powiedziawszy, jest chyba FLIR. FLIR E5XT, tak mi się wydaje, za około 6 tysięcy złotych. I szczerze, jeśli miałbym wybierać tamtego FLIRa za 6 koła, a tego za 3 z hakiem, to wybrałbym Boscha z uwagi na to, że najważniejszą cechą, czyli sensor jest takiej samej rozdzielczości w jednej i drugiej kamerce, a nie za specjalnie widzę wartość dodaną z urządzenia po dopłaceniu 3000 zł, głównie ze względu na markę. Jedno i drugie robi zdjęcia, jedno i drugie wam wyśle do aplikacji, do komputera, jedno i drugie pozwoli wam zrobić termogramy. Czy płynność jest większa? Szczerze nie wiem. Dawno tego FLIRa nie miałem, kiedyś miałem przez chwilę pożyczonego. Szczerze, jeśli chodzi o płynność w tym sprzęcie, to nie ma co narzekać, jest naprawdę spoko. Te tanie kamerki mają z tym duży problem, tutaj nie ma żadnego problemu, działa to bardzo płynnie i żwawo. No, to na razie tyle, zaraz pogrzebiemy dalej. Jak wspominam specjalnie o tym filtrze, gdyż szukałem często na forach i tam Janusze, którzy biorą się za centralne ogrzewanie albo chcą robić jakieś super audyty, no to oczywiście Bosch versus FLIR. Czytają, że FLIR lepszy i kupują FLIRa. Oczywiście jak kupią FLIRa za 3 dychy, no to szapoba, faktycznie świetny sprzęt, ale jeśli miałbym serio kupić tą za 3 koła, FLIRa za 6, to lepiej weźcie tego i kupcie sobie, nie wiem, kupcie żonie coś pięknego. Tą kamerką zrobicie większość rzeczy, którą byście zrobili tym FLIRem za połowę ceny. Potem może mi się uda, poczekam na mniejszą temperaturę, bo akurat się zrobiło ciepło, jak to nagrywam i połazimy sobie wokół domu i poświecimy nią i pokażę wam mniej więcej jak to wychodzi. Jeśli chodzi o jakieś funkcje, nie jestem specjalnie biegły z kamer termowizyjnych, miałem tego FLIRa pożyczonego, ale to było na chwilę. Ona ma przede wszystkim różne widoki, możecie sobie zmieniać, tak w zasadzie w większości kamer, możecie zmieniać tryb automatyczny, tryb manualny, źródła zimna, źródła ciepła. Źródła zimna są spoko, można na przykład pochodzić wewnątrz mieszkania i popatrzeć sobie przy narożnikach, przy oknach, czy gdzieś na przykład nie macie źle zrobionej izolacji, na przykład czy nie pojawi się z tego powodu wilgoć, później grzyb. Oczywiście można to sprawdzić też na trybie automatycznym i dowolnym widoku z termogramu, tak więc nie ma problemu. Do wygody wybieracie co wam pasuje. Tryb manualny całkiem spoko, jak robicie na przykład będę później chodził wokół domu, to właśnie na zewnątrz ustawiam sobie tryb manualny między na przykład 0 a 15 stopni i bardzo fajnie skoluje i pokazuje gdzie z domu ucieka mi ciepło bądź jest jakaś niedoróbka, jeśli chodzi o ogrzewanie. No oczywiście kamera na bieżąco śledzi 3 punkty, czyli temperaturę punktu, na który obecnie wskazujecie, najniższa temperatura i najwyższa temperatura z jakiegoś punktu. Oczywiście naciskając przycisk możecie sobie to trzymać i obrabiać na tak zwanej pauzie. Jeśli chcecie zrobić zdjęcie, no to cyk, zdjęcie się zapisuje. Bardzo prosta sprawa. Wszystkie zdjęcia potem są tu gdzieś dostępne, można sobie to przeglądać i tak jak mówiłem, ściągnąć na telefon, tudzież na komputer, jak to woli. Można oczywiście blokować skalę temperaturową, gdyż no przy otoczeniu ta temperatura może się trochę zmieniać i dynamiczna skala w tej kamerze się również podąża za tą zmianą temperatury. Możecie zrobić blokadę na konkretną skalę temperatury od do i ona będzie tylko operować w tych wartościach. No, co do baterii, widzicie, ja ją jeszcze nie ładowałem, chyba raz ją tylko ładowałem. Mam już wyrobioną naprawdę za 2-3 godzinki i patrzcie, ile jest jeszcze baterii, tak więc szczerze naprawdę nie przepłacajcie. To jest fajna opcja, można sobie wykropować, czyli na przykład, żeby jeśli robicie jakiś dokument pod audyt termiczny, tudzież jakiś inny audyt, możecie nanieść dokładnie w około tło plus konkretnie to miejsce, które Was interesuje i wskazać, gdzie na przykład ucieka ciepło.
Tu jest tak zwanego mesha można zrobić, czyli sprite'a nałożyć, w sensie, że obraz z prawdziwego, z normalnej kamery, przedstawiający rzeczywiste miejsce, plus odchyły termiczne na tym obiekcie. No, szczerze, taki podstawowy zakres funkcji, jaki jest w tego typu rodzaju urządzeniach za tą kwotę. Myślę, że kwota adekwatną do jakości i spełniającą naprawdę większość funkcji. No ja, jak wspominałem, ja to głównie do mojego DIY elektronicznego, jak i nadchodzącej podłogówki w moim domu. Pirometr był fajny, ale trochę mnie wkurzał, zresztą tak się na koniec zdupił czujnik i nie wskazywał nic, tak więc no, pomyślałem, że zrobię sobie fajny upgrade. Jako że urządzenie no, jest bardzo przydatne, jeśli chodzi o elektronikę i na przykład znajdowanie fleków w elektronice, bo całkiem niedawno miałem zwarcie w jednym układzie i nie ukrywam, że kamerka też pomogła zlokalizować ten problem, gdyż no, wskazała grzejący się element na tej płytce, tak więc fajny feature'ek. Jeśli chodzi o opcje, no to przede wszystkim kamerka może być po polsku. Można ustawić parę rzeczy w pomiarze, czyli wskaźnik absorpcji, jaki to jest materiał. Szczerze nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś to zmienia. Różne typy wskazania, czyli najwyższy punkt, najniższej temperatury, skala bar, właśnie Wi-Fi. Przede wszystkim można włączyć Track My Tools, z tego zresztą to jest chyba jakaś funkcja do śledzenia narzędzi Boscha, coś jak Find My iPhone albo coś w tym stylu. A czyli takie pierdoła, bo nie sądzę, że kiedykolwiek to komu pomogło. Oczywiście czas, data, sygnały dźwiękowe, czas wyłączenia, czyszczenie pamięci kanału Wi-Fi, informacji takie. Typowe pierdoły, jakie by wynikały z urządzenia, które w zasadzie jest małym komputerkiem z dwoma czujnikami. Tak więc wszystkie potrzebne funkcje, jakie tu są, ta kamera ma. Rozdzielczość czujnika przede wszystkim 160x120 pikseli, czyli tak w tym droższym flirze. Tak więc apeluję do Januszy, którzy kupują kamerki, szukają, że no flir zajebisty, ale tak naprawdę nie mają większej wiedzy o elektronice, jak i działaniu takich urządzeń, tak więc nie przepłacajcie, możecie sobie kupić takiego Boscha i będziecie mieli przynajmniej w tym pułapie cenowy i między tymi dwoma wersjami podobną funkcjonalność. No tutaj przykładowa elektronika, bo mam tutaj, jak widzicie, leżącą elektronikę. No i można sobie na automacie podglądać, jak się grzeją na przykład tutaj op-ampy na tej płytce. Możemy zmienić widok, o, widzicie. No, pompy cieplutkie, jak i sama kostka przetwornika, patrzcie, 60 stopni, nie? A Amanero, interfejs wejściowy USB, zasilacze. No tutaj, jako że jest automat, no to najwyższy punkt temperaturowy obniża nam skalę barw niższych, przedmiotów z niższą temperaturą, tak więc trzeba było przełączyć na manual, żeby to lepiej wyglądało. O, teraz jest nakładany obraz czujnika podczerwienie, jak i z realnej kamery. No jest to trochę crazy, no bo to się rusza, ale jest to do ogarnięcia. Mówię, fajna sprawa, lepsze to niż pirometr. No niestety cena nie jest najniższa, ale wiecie, co inwestujecie i sprzęt się naprawdę sprawdza. Zrobimy sobie na przykład zdjęcie tego. Okej, w sumie nawet nie muszę robić holda, tylko cyk. Zrobimy zdjęcie i zobaczymy, co da się zrobić w aplikacji. Ok, soft ściągnięty, soft jest oczywiście za darmo ze strony producenta. Kamerę podłączacie kabelkiem USB, jest wykrywana jako normalny dysk, całe szczęście nie wymaga żadnych sterowników, abyście wpięli po prostu pendrive'a. Dobra, przeklikamy to sobie. Nowy projekt, nazwijmy go analiza DACA. Otwórz. Dobra. Kamerka tworzy zawsze dwa pliki X i Y. Jeden to jest obraz taki surowy, jakbyście zrobili aparatem, tak? Czyli przedstawiający rzeczywisty przedmiot. Drugi to jest plik zawierający dane termo i inne śmieci, które kamera przekazuje. O. Tak wygląda ten piękny obrazek statyczny. Wiecie, dłoń się nieco telepie, to wiecie od czego, tak więc no, można się bardziej przyłożyć. Interfejs. Tutaj możemy sobie
właśnie o tym, co mówiłem, że nanieść obraz termo na normalny obraz, tudzież zmienić jego transparentność, żeby przedmioty były lepiej widoczne. Nie ma problemu, wszystko można to zrobić tutaj suwakami. Można zrobić kropa, tak byście to robili na kamerce. Na termogramie jest oznaczona skala, czyli najniższy punkt, najniższa temperatura na zdjęciu, najwyższa. Oczywiście tą skalę można sobie zmienić. Można sobie namalować kwadracik i punkty dodatkowe będą wyznaczane w tym kwadracie, czyli najniższa temperatura w tym obrębie i najwyższa temperatura w tym obrębie. Dodatkowo przyciągając linę przez jakiś obiekt można sobie wygenerować wykres temperaturowy. W zależności czy potrzebujecie taką funkcjonalność czy nie, ważne żeby wiedzieć, że to tu istnieje. Oczywiście można zmienić skalę, znaczy paletę kolorów, tak abyście to robili na żywo na urządzeniu, tak więc nie trzeba przede wszystkim powielać tych operacji, tylko cały czas bazujecie na jednym surowym pliku oczywiście, tak. Można nanieść okrąg. Różne opcje oferuje ten program. Można sobie ponakładać etykiety, na przykład RHS1, czyli ten z kwadratu. Nazwijmy sobie największa w kwadracie. Największa, najwyższa, najwyższa w kwadracie. Boże, kwadracie. To potem pójdzie gdzieś tam do naszego raportu. Jeśli chodzi o sam raport, no to ja osobiście bym miał przygotowywać jakiegoś PDF-a wynikowego dla kogoś, dla siebie raczej nie, to wycinałbym sobie te zdjęcia stąd i wklejał do innego edytora i nakładał etykiety. Myślę, że tak by było łatwiej i większość ludzi tak pewnie robi. Można oczywiście te obrazy sobie wyeksportować albo z Windowsa używać wycinania i wyciągać te obrazy bezpośrednio z programu, jak wam wygodniej. W gruncie to tu jest i da się to obrobić, żeby to wyglądało profesjonalnie i było przede wszystkim przydatne. Program oferuje wygenerowanie jakiegoś raportu, takie wiecie, mocno takie boszowo-narzędziowe bym powiedział, dość surowe, wpiszmy sobie cokolwiek dalej. On nam wygeneruje jakiś pliczek piękny, widzicie, Bosch Professional, że jest jedno zdjęcie dostarczone, model, numer seryjny tej kamery. No i macie obraz termiczny, obraz rzeczywisty. To co sobie wpisaliśmy, anotację najwyższa w kwadracie. Aby do tego przysiąść i ktoś by robił raport na podstawie tego programu, to całkiem fajny raport można wygenerować i na pewno będzie bardzo dobrze wyglądał u klienta. Jak to woli, albo wycinacie zdjęcia, opisujecie sami, albo korzystacie z tego narzędzia. W zasadzie to nie wiem, czy coś wam tu jeszcze więcej mogę pokazać, bo to jest chyba cała funkcjonalność tego programu. Jest prosty, trochę wydaje się, że trochę zamula. Nie mam złego kompa, ale to nigdy się nie spodziewałem po firmie, która produkuje narzędzie, że będzie miała zajebisty program, tak więc bez szału, ale nie ma co narzekać, bardzo fajnie chodzi. Nie będę pokazywał aplikacji na telefon. Ja osobiście, ja bym miał takie rzeczy brać na telefonie, dla mnie to jest masochizm. Wiem, że jest, chcecie, używajcie. Ja osobiście wolałbym sobie to po pracy, przy piwie wieczorem obrabiać na komputerze niż męczyć się na aplikacji na komputerze. Tak więc jest, działa, wszystko fajnie. Można z tego zrobić naprawdę solidny raport. Na pewno będzie to bardzo dobrze wyglądać i się i być użyteczne. No dobra, jesteśmy na zewnątrz teraz. Chodzę koło domu. Dom z późnego PRL-u. Fundamenty nieocieplone, chudziak nieocieplony, podsypany hasiem, 5 cm styropianu. Okna montowane po ociepleniu, tak śmiesznie, nie wiem, kto się to zrobił. I tu mamy przykładowe okno. Zobaczmy sobie. Patrzcie, jak góra wygląda koszmarnie, 8 stopni, jak spieprza ciepło. Po prostu okno nie jest dobrze do cieplone, jest po prostu dużo kleju zamiast jakiegoś styropianu czy pianki. Temperatura spierdziela. Tutaj jest pod parapetem z kolei, jak spierdziela. Parapet również jest nieocieplony, jest głównie napchane kleju i wszystko spieprza. Ciekawa sytuacja jest tutaj. Tutaj mamy przy fundamencie, tutaj widać, że lekko ciepło spierdziela na całej linii. Ciekawa sytuacja jest tutaj. To jest jeden z pokoi. Tu naprzeciwko mnie leży taki ozdobny kamień, rzucony po prostu w kąt bez jakiegoś większego powodu. Patrzcie, jak fajnie fundament w tym miejscu ucieka ciepło i
dogrzewa ten kamień, który tu stoi. No, śmieszna sprawa. Tutaj w miarę powiedzmy, że to izolacja trzyma. A tutaj kiszka. Powietrze, ciepłe powietrze, w zasadzie ciepło uciekające z domu grzeje. No tutaj trochę płytki podłogowe, raczej chodnikowe i lity kamień, który tutaj stoi. Dobra. To jest w trybie automatycznym. Zmieniając oczywiście kolorki, możemy to zrobić w ten sposób. Zróbmy sobie teraz manuala. Tryb manualny. Przy czym tutaj ustawimy tak. Minimalnie ustawimy 0. O, i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A maksymalnie ustawimy 10 stopni, żeby zwiększyć czułość tego czujnika. Jako że teraz mam minus 2 stopnie, no to. Oj, przegiąłem. Sorry, trochę mi się zaleciało. Tu damy 10 stopni. O. A tu damy 0. No, okej, okay. Teraz jesteśmy w trybie manualnym. I teraz może o tym mówiłem, że jak sobie znajdziecie jakiś. Tu widać, jakie okno spieprzone. Widzicie to? Tutaj nie dociska przy zamknięciu z lewej strony. Jak spieprza tutaj. Patrzcie, w górnym rogu okna, jak ciepło spierdziela. Tu właśnie mówiłem o trybie manualnym, że jeśli sobie ustawicie skalę temperaturową pod konkretne warunki, to jesteście w stanie lepiej ocenić daną sytuację, no bo automat wam nie zmienia skali. Widzicie to wszystko na jednym poziomie. Tutaj ten fundament, gdzie ucieka to ciepło spokoju. Tutaj ten kamień. A tu to kiepskie okno. Przejdziemy jeszcze dalej. Zobaczymy drugie okno. O, proszę. To samo. Spódnie ocieplone. I okno. Ewidentnie widać, że nadproża okien są po prostu spieprzone w tej sytuacji i wymagają no, poprawki. Niestety było to robione dawno i niestety trochę niechlujnie, tak więc tak widzicie, taki jest efekt i w zasadzie zaleta tego urządzenia, tej kamerki, dzięki której możecie takie rzeczy ocenić. Reasumując szczerze, w tych pieniądzach to myślę, że to świetny sprzęt i mogę polecić wszystkim w zasadzie amatorom, półprofesjonalistom, profesjonalistom. Porównywałem ją tak trochę do tego FLIR'a E5XT, gdyż wydaje mi się, że jest to najbliższy konkurent do tej kamery i szczerze dopłacając te 2 czy 3 tysiące złotych jest chyba bez sensu. Ten sprzęt jest naprawdę dobrze wykonany, ma duży wyświetlacz, jest soft, jest żwawy, naprawdę fajnie się pracuje z tą kamerką i myślę, że cena jest naprawdę adekwatna do jakości i da człowiekowi dużo technicznej radości, zapewne dużo pożytków i wykonacie nią większość czynności, jakich takich na przykład audytowych domu, tudzież nie wiem, pomiarów w kotłowniach, tudzież w rozdzielnicach czy innych. To, że ona na wyświetlaczu nie ma na przykład 10 punktów temperaturowych, to nie jest problem, bo to sobie robicie potem w programie, tak więc całkowicie te 3 punkty robocze, które ona ma w locie wyświetlane na wyświetlaczu, są wystarczające i myślę, że resztę faktycznie w tym programie sobie dorzucicie i dołączycie do raportu, żeby on był ewentualnie bardziej kompletny. I tak więc naprawdę szczerze sprzęt polecam. Bierzcie jak student schabowego, tudzież kebaba, zależy kto co lubi. No.